czasach nie tak znowu dawnych, a przecież już zamierzchłych, życie wspinacza rozpoczynało się od kontaktu ze skałą. Dzisiaj, a więc prawdopodobnie w przypadku większości z Was, pierwszy ten kontakt miał miejsce na sztucznej ścianie wspinaczkowej. Przychodzi wszakże taki moment, w którym trzeba porzucić ciepłą i świetnie przygotowaną salkę i wyruszyć na łono przyrody. O tym, jak wziąć odpowiedzialność za własne wspinanie w skałach, jak tego pierwszego, drugiego, trzeciego wspinaczkowego weekendu nie tylko nie zmarnować, ale stworzyć z niego rezerwuar doświadczeń na wyjazdy kolejne, opowiadać będzie najnowszy odcinek Akademii Wspinania Mazda. Kilka rzeczy, o których musimy pamiętać przed wyjazdem w skały i musicie pamiętać i Wy. Punkt pierwszy, prognoza pogody. Ma to do siebie, że zmienia się w ciągu tygodnia z dnia na dzień, ale ma też to do siebie, że w czwartek przed weekendem zazwyczaj już bardzo dobrze przepowiada, czego po niebie możemy spodziewać się na miejscu. Punkt drugi, dobór zespołu. A właściwie punkt pierwszy, ponieważ od tego wszystko się zaczyna. Poza tym, że musicie się nawzajem lubić i być gotowi spędzić ze sobą 48 godzin, dobrze też zadbać, ażeby zespół elegancko, parzyście dzielił się na dwuosobowe podzespoły, w których zawodnicy mają, mówiąc delikatnie, dość podobną wagę, albowiem niedobrze jest, jeśli osoba nader lekka asekuruje, zwłaszcza w skałach, osobę bardzo ciężką. No i punkt trzeci, chyba najbardziej ekscytujący, wybór miejsca, w które jedziemy, a on zaczyna się od nabycia przewodnika. W naszym wypadku jest to przewodnik opowiadający o skałach Jury Północnej, albowiem tam właśnie się wybieramy i tam będziecie w tym odcinku nas obserwować. Szukając miejsca, a właściwie miejsc, w których chcemy się wspinać przez dwa dni weekendu, zwracamy przede wszystkim uwagę na to, żeby skały, na których będzie się odbywała nasza wspinaczka, były dobrze, gęsto obite oraz obfite w drogi o trudnościach dla nas interesujących. W drogi trójkowe, czwórkowe, piątkowe, wreszcie szóstkowe. Skała, na której mamy 5, 6 piątek i 1 szóstkę, stwarza poważne ryzyko, że ta jedna, jedyna szósteczka będzie po pierwsze brzydka, po drugie niekoniecznie dobrze obita, a po trzecie dość szybko okazać się niewystarczającym celem dla naszego złaknionego wspinania apetytu. Kolejna sprawa to tak zwana wystawa ściany, a więc strona, w którą wspinaczkowa część skały jest skierowana, zazwyczaj w przewodniku wyraźnie zaznaczona. Jeżeli zapowiada nam się weekend ciepły i słoneczny, będziemy woleli wspinać się od strony północnej, tudzież zachodniej rano, wschodniej po południu, ażeby uniknąć słońca. Jeżeli zaś dzień ma być bardziej pochmurny i wietrzny, lepiej będzie nieliczne promienie słońca chwytać na wystawie południowej. I wreszcie rzecz kluczowa z punktu widzenia samej istoty wspinania. To jest aktywność zarazem indywidualna, jak i grupowa. A to znaczy, że planując nasz dzień, zwracamy uwagę równocześnie na dwie rzeczy. Każdy z nas ma znaleźć sobie wspinaczkowe wyzwanie, ale nie mogę zapomnieć także o własnym interesie i moich wspinaczkowych planach.
Jeśli uda nam się osiągnąć taki kompromis, szanse dobrego weekendu bardzo poważnie wzrastają. Akademia Mazdy rusza z Warszawy, która przywitała nas sobotą piękną i słoneczną. Można mieć nadzieję, że 250 km stąd na Jurze Północnej warunki są równie sprzyjające wspinaniu. Zebraliśmy się na parkingu, pakujemy samochody. Zespół zaczyna działać. Ten zespół od atmosfery, w którym bezpośrednio zależeć będzie nasze wspinanie, albowiem chociaż Jura już od dawna jest miejscem wspinaczkowo zupełnie bezpiecznym, ale przecież wspinanie jest tak ekscytującą i emocjonującą czynnością, że to wsparcie, które płynie ze zwartej i prężnie działającej grupy, staje się nieodzownym elementem udanego weekendu w skałach. Akcja w terenie oznacza konieczność zabrania ze sobą pokaźnej porcji sprzętu oraz paru innych rzeczy przydatnych podczas terenowych poszukiwań szczęścia. W związku z czym teraz rzućmy okiem na to, co znalazło się w naszych bagażnikach. A więc przede wszystkim rzeczy do samego wspinania. Buty wspinaczkowe, wygodne wspinaczkowe ubranie, woreczek z magnezją, uprząż, nie trzeba dodawać, że przynajmniej jedna na każdego członka wycieczki, lina najlepiej, jeżeli w towarzyszeniu płachty zwyczajowo łączonej z torbą do tejże liny noszenia. Dwa zestawy ekspresów, przez zestaw rozumiemy ich około 10 bądź 12, kilka karabinków zakręcanych. Z kursu wspinaczkowego wiemy też, przydatnych okazać się może kilka taśm. Z rzeczy dodatkowych, a bardzo we wspinaniu pomocnych, tape, nóż, jeśli coś trzeba będzie przeciąć, zapalniczka, jeżeli to przecięte coś będzie należało na końcówce przypalić, i rzecz, bez której wyjazd wspinaczkowy staje się o wiele trudniejszy i wzięcie której to rzeczy powinno mieć zawsze osobnego, odpowiedzialnego za to członka ekipy, przewodnik wspinaczkowy. Poza sprzętem wspinaczkowym, w skałach, w których przyjdzie nam spędzić no przynajmniej pół dnia, potrzebne jest także coś do jedzenia, czyli tak zwane szturmżarcie. I tutaj kilka prostych uwag, więc przede wszystkim pamiętajcie o tym, że potrzebne wam będzie dobre nawodnienie, a więc nie żałujcie własnych pleców i weźcie raczej większą niż mniejszą butelkę wody, a jeśli ktoś oprócz tego będzie miał jakiś inny, bardziej owocowy płyn, soczek na przykład, to ta woda tym lepiej w organizmie się przyjmie, zwłaszcza w upalny dzień. Do tego jakieś popularne szybkie cukry, czyli parę owoców, bananik, może batonik, zwłaszcza jeżeli jest to baton muesli bądź inne ustrojstwo tego rodzaju, oraz rzecz, która bardzo poprawi nasz komfort przebywania w skałach, czyli jakiś ulubiony łakoć. No i żelazny punkt programu każdej wycieczki, czy to góry, czy spacer po mieście, tabliczka gorzkiej czekolady. No i co? Wszystkie te rzeczy można by oczywiście zabrać z okolic własnego domu, ale dobry zwyczaj, a także interes ekonomiczny powiadają, że znacznie lepiej kupić je tutaj u ludzi, którzy są gospodarzami tego terenu i którzy dzięki temu z każdym rokiem będą nas z szerszym uśmiechem na ustach witać w skałach.
dzisiaj spinacie? Zwierzętka. Na flaszce. Szachmat. A więc jesteśmy na Jurze Północnej, przed nami 2 dni wspinania, ale zacząć musimy od wizyty na najsłynniejszej z jurajskich skał. To wokół mnie rozciąga się okno okiennika wielkiego. Najwspanialszy jurajski widok, najśliczniejsza jurajska perspektywa. Przed nami wspinanie, ale pozwólcie, że jeszcze chwilę pochłonę oczyma tę zieleń, która rozciąga się. Jesteśmy w Rzędkowicach. Tuż przed przyjazdem na miejsce otworzyliśmy przewodnik i sprawdziliśmy, gdzie możemy legalnie i odpowiednio zostawić samochód. W żadnym wypadku nie zachowujemy się jak tępi idioci, którzy pchają się autem tam, gdzie najwyraźniej nie są proszeni. Ani przez gospodarzy terenu, ani przez innych wspinaczy, ani przez jakichkolwiek turystów. Nie będę hipokrytą, uderzymy się we własne piersi. Jako środowisko wspinaczkowe ten błąd popełnialiśmy przez lata, ale chyba żeśmy już troszkę dojrzeli. Poświęcimy skłonność do ekstremalnej wygody. Weźmiemy swoje plecaczki, poniesiemy je kawałeczek dalej w skały i dzięki temu zaparkujemy jak ludzie umni na parkingu. Co ze sobą zabrać w skały? Otóż przede wszystkim wszystko, co potrzebne i nic ponadto, albowiem wcale nie mamy ochoty taszczyć całego naszego wyjazdowego majątku na plecach tam i z powrotem. Z rzeczy najzupełniej koniecznych. Po pierwsze, pamiętać o tym, że aura w skałach, niezależnie od prognozy pogody, bywa zmienna. Szczególnie, że wzgórza pokryte białym kamieniem mają przedziwną skłonność przyciągania bądź odpychania chmur w najmniej przewidywanych momentach. A w związku z tym w naszym plecaczku musi się znaleźć i kurtka przeciwdeszczowa, i dosyć ciepła bluza. Jeśli słoneczna pogoda skłoniła nas do założenia tak zwanych przedwojennie shortów, czyli krótkich spodni, warto zabrać również na wszelki wypadek coś dłuższego na nogi. W naszej apteczce znajduje się środek przeciwko kleszczom, znajduje się też olejek do opalania, ażeby słońce nie sprawiło, że wrócimy do domu w połowie czasu z ogromnym bólem głowy. Jeżeli czapka, którą posiadamy, jest na nas trochę za duża, zapominamy o godności osobistej. Bo zdrowie i komfort są ważniejsze. Także w sytuacji, w której w okularach, które mamy do dyspozycji, wyglądamy jak aktor taniego filmu amerykańskiego, duma powinna pozostać w kieszeni. A skoro już mowa o modzie i wyglądzie zewnętrznym, jedno ważne słowo na temat mody wspinaczkowej. Mamy w środowisku taką niepisaną regułę, która mówi, że sprzęt wspinaczkowy, a więc uprząż i ekspresy, wyjmujemy z plecaka dopiero w skałach. Nie chadzamy przez te wszystkie krzaki, nie odwiedzamy sklepów czy innych schronisk, podzwaniając wiszącym u naszego pasa żelastwem. To jest po prostu złym stylem.
zwiedziliśmy sklep, zaparkowaliśmy na parkingu, odbyliśmy krótki spacerek. Jesteśmy pod skałą, która ma stanowić przedmiot naszych najpierwszych w tym weekendzie wspinaczkowych dociekań. Teraz czas rozłożyć malutki obozik. I tutaj ważna uwaga, nigdy nie robimy tego zaraz pod skałą. Po pierwsze dlatego, że rzeczy z niej spadające, a zdarzyć się to może stanowiłyby zagrożenie dla nas samych. A po drugie, ażeby innym wspinaczom, którzy niechybnie tu się pojawią, nie utrudniać podejścia pod skały i swobodnego dostępu do niej. Dlatego też odsuwamy się nieco i rozkładamy się z naszym wypoczynkiem i punktem planowania skalnych przedsięwzięć nieco dalej. Zanim zabierzemy się za wspinanie, warto zrobić coś, co często jest zaniedbywane przez wspinaczy w skałach, a jest równie ważne jak nachalia. Ponadto bardzo poprawi nam humor i dyspozycję w trakcie naszego wspinania, to znaczy poświęcić kwadrans na ogólną rozgrzewkę. A gdy już rozgrzaliśmy się lekko, to czas na podjęcie pierwszej naprawdę poważnej decyzji naszego pierwszego wspinaczkowego dnia, to znaczy decyzji o wyborze pierwszej wspinaczkowej tegoż dnia drogi. I tutaj zasada ogólna. Ta pierwsza droga ma być przez nas potraktowana czysto rozgrzewkowo, a w trakcie waszych pierwszych wspinaczkowych doświadczeń prawdopodobnie będzie się to odnosiło do wszystkich dróg, więc mają to być drogi dla was przede wszystkim łatwe, albowiem chodzi o to, żeby w tej skale, w którą żeśmy przyjechali, jak najwięcej ruchów zrobić i jak najwięcej doświadczeń w niej zebrać, a nie o to, żeby walczyć z samym sobą na wysokości pierwszej wpinki. Kiedy już jesteśmy pod skałą, na której znajduje się nasza pierwsza dzisiejsza droga, a w tym wypadku będzie to za 6 plus Nikodemówka, rozkładamy płachtę, rzucamy na nią linę i odbywamy święty rytuał, od którego nie ma żadnego wyjątku, to znaczy na końcu liny wiążemy węzeł. W tej akurat sytuacji będzie to węzeł jednocześnie łączący linę z płachtą, dzięki czemu płachta pod koniec wspinania, gdy liny będzie mało, a płachta już wtedy lekka, nie odfrunie nam gdzieś w las. Przewodnik dostarczy nam jeszcze jednej bardzo ważnej informacji. Mianowicie informacji o tym, jak droga jest obita. Tu na Jurze większość dróg jest już obitych wcale dobrze, ale musimy wiedzieć, co to dokładnie oznacza, a to znaczy ileż to przelotów czeka na nasze wpinki na tejże drodze. Dobra zasada mówi, że do uprzęży przypinamy dwa ekspresy więcej niż ilość punktów, które będziemy mijali. Do tego zakręcany karabinek, który, wiemy to z kursu skałkowego, może się przydać na stanowisku. Sprawdzamy, czy woreczek z magnezją wisi nam na biodrach i można zacząć się wspinać. A kiedy już jesteśmy zupełnie gotowi do wspinania, nie zapominamy o żelaznej regule. Asekurant i wspinacz sprawdzają się przed wspinaniem. I teraz uwaga. Rozpoczynając swoje skalne przygody, musimy pamiętać, że opuściliśmy już ściankę wspinaczkową, a pod nami nie znajduje się miękki materac, tylko całkiem solidne kamienie. A to znaczy, że sytuacja zrobiła się znacznie bardziej poważna i w związku z tym wymaga większej odpowiedzialności zarówno ze strony wspinacza, jak i asekuranta. Szczególnie na przestrzeni kilku pierwszych wpinek powinniśmy być niezwykle czujni, albowiem ewentualny upadek w okolice ziemi może być po prostu niebezpieczny. Podczas pierwszego waszego sezonu wspinaczkowego przez długi, długi czas będziecie mieli wrażenie, że cały ściankowy trening, jak intensywny by nie był, nie przyniósł żadnych rezultatów. To oczywiście nieprawda, ale musicie dać czas sobie,
ale przede wszystkim skalę. A żeby pozwolić jej nauczyć was tego, jak ją skalę i drogę w tej skale, należy czytać. Jak odnajdywać chwyty, jakich pozycji szukać. Wasz pierwszy sezon nie powinien być sezonem zdobywców, a sezonem, w którym będziecie skalę poznawać i rozsmakowywać się w niej razem z waszymi spinaczkowymi partnerami. Emocje zdobywaliśmy pomału, od najniższych gór do najwyższych, od najbliższych do najdalszych. Nawet wśród tych tysięcy ludzi, jakbyś to porównał, jak sobie patrzył, na pewno wiesz o tym, że ci ludzie, którzy trafiają, mimo że to są tysiące ludzi, że to jest dalej jakiś tylko wycinek bardzo niewielki społeczeństwa. Natomiast u nas ten element partnerstwa był bardzo ważny. Wydaje mi się, że na to trzeba też zwrócić uwagę. Jeśli miałbym coś doradzić młodym ludziom, to jednak, żeby tworzyli zespoły partnerskie. Kiedy się nie spinamy z przypadkowymi ludźmi, życie pokazuje, że z jednym jest lepiej, z drugim gorzej. Ludzie się dobierają. Ja też pamiętam, że z kimś mi się tam źle wspinało, a z kimś dobrze. I nie umiem powiedzieć dlaczego. No po prostu ktoś mi pasuje albo nie. I to są inni ludzie niż ta cała inna reszta. Więc do tego wspinania coś trzeba mieć w głowie, coś w sobie, żeby trafić. To nie chodzi nawet o jakieś sportowe, wiesz, chodzi o samo jak gdyby poruszanie się w skałach czy na ścianach. To jak tutaj siedzimy teraz, obserwujemy ludzi, a no, przewija się to tłum. To naprawdę to są inni ludzie niż ci naokoło. I to jest ważne, żeby coś robić, żeby no, mieć tą taką duszę, żeby tak jakoś aktywnie przejść przez życie, nie pasywnie. Nie? Bo najgorsze, co może być, to jest pasywność. Jak już człowiek jest pasywny, to trzeba się kłaść na szynach i czekać na tramwaj, aż przejedzie. Jak mnie ktoś pyta, po co się na nie ma, ja mówię, nie wiem po co, lepiej mieć niż nie mieć. Jeśli wam ktoś mówi, że wspinanie jest tu, to nieprawda. Wspinanie jest w głowie. To jest tylko element, narzędzie, natomiast wszystko się dzieje w głowie. Jak ciepło by nie było, nie mówiliśmy o tym na parkingu, pamiętajcie, że w terenie, jak dobrze wieje, to zawsze pojawi się prędzej czy później lekki chłód. Na szczęście mamy bluzy, a ja chcę wam teraz, kiedy jesteśmy sami, pokazać jedno z dwóch miejsc, których nie może ominąć żaden początkujący wspinacz, gdy prowadzi go w Rzędkowice jakikolwiek instruktor.
Jeśli macie kogoś starszej daty wspinającego się w rodzinie, przeszukajcie biblioteczkę, bo w podręczniku Wacława Sunelskiego w Skale, legendarnym podręczniku polskiego wspinania, możecie znaleźć zdjęcie pokazujące dokładnie to samo. Co ja teraz sobie zrobię? Epla! Ekipa zawija do portu, którym w naszym wypadku jest podlesicka baza Trafo. Poszukując miejsca na nocleg, nie będziecie mieli z tym na jurze problemu, albowiem niby lasem zasłana ona jest rozmaitymi agroturystykami i powszechnie dostępnymi kwaterami. My siadamy do obowiązkowego punktu programu wspinaczkowego dnia obfitej obiadokolacji. Po posiłku otwieramy przewodniki, planujemy dzień kolejny, żegnając się z Wami po pierwszym dniu naszego jurajskiego wspinania z Akademią Wspinania Mazda. Dobrze mnie masz teraz? Cześć, cześć. No, musimy się spieszyć. Tak?